Co się stanie z Unią Europejską po 2024 roku? Szokująca wizja przepowiednia z Jackowskiego. Można powiedzieć, że to jest tak naprawdę odległa perspektywa, bo mamy 2022 rok, ale no właśnie co się zmieni w Unii Europejskiej? Co nas czeka? Czy w ogóle Wtedy Unia Europejska będzie istnieć. Dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidza hmm, wizja można powiedzieć mrożąca krew w żyłach. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Asnowidza Jackuskiego dotyczącą Europy po 2024 roku. Ktoś powie, a dlaczego tak naprawdę długa taka perspektywa, a nie przepowiednia na 2023 rok? No bo takie padło pytanie od jednego z właśnie internautów, co będzie z Europą po 2024 roku, czy ta Europa będzie istnieć? Czy dojdzie do upadku Unii Europejskiej, czy pojawi się jakaś nowa struktura, tak, w to miejsce? Co dalej, co nas praktycznie czeka? No można powiedzieć, że tak, nie ma też co się sztywno trzymać, jeśli chodzi o Datę, bo ta rzecz może wystąpić już w 23 roku albo w 24. Natomiast Jasnowić powiedział w ten sposób: dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej na dwie części. Unia Europejska podzieli się na dwie części nieprawdopodobna wizja. Mało tego, jasno jest mówię w ten sposób: niektóre państwa wyjdą z Unii Europejskiej. Natomiast podział praktycznie tej Unii Europejskiej na dwie części spowoduje, że dalej po prostu te państwa, czy te, praktycznie państwa z tych, z tych podziałów będą mieć wspólne ustawodawstwo, wspólne praktycznie tutaj praktycznie prawo, tak, wspólne cechy ale ta Unia Europejska podzieli się na dwie części. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jacekowskiego. No od dawna się mówi o Unii Dwóch Prędkości, a więc krajach w, w Unii Europejskiej, które szybciej się rozwijają, są bogatsze i kraje, które są biedniejsze, które się praktycznie słabiej rozwijają w tych krajach, słabsze są te kraje z byłego bloku wschodniego, tak, byłych krajów należących do Republiki Radzieckiej, nie jakiej Republiki, do Związku Radzieckiego, tak, Republiki ono nie, nie pasuje ani do Związku Radzieckiego. No, praktycznie państwa, które były kiedyś w Związku Radzieckim, a więc Polska czy Węgry i tak dalej, Natomiast, no właśnie, pytanie też jest takie: czy będzie to podział na te państwa szybciej się rozwijające, czy wolniej, czy to będzie zupełnie inny podział, który miałby funkcjonować? No i pytanie też jest takie: czy to nie jest w ogóle kpina, jeśli chodzi o Unię Europejską, no bo to miała być początkowo Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a dzisiaj co po prostu? Czyli tak, mamy Unię Europejską, tak, e, praktycznie e, kilkanaście tam państw, z tego część państw na przykład się wycofa i z, z tego, co zostanie z tych państw, praktycznie, które pozostaną, to jeszcze to się podzieli na dwie części, tak? No zupełnie po prostu kuriozalna tutaj sytuacja. Zupełnie tutaj kuriozalna sytuacja no to gdzie jest ta europejska wspólnota, tak, to wydaje się, że to wtedy będzie wspólnota poszczególnych krajów i interesów, no to jeżeli mówimy o wspólnocie tutaj, jeśli chodzi o poszczególne kraje, no to mamy trójkąt weimarski, tak, mamy różnego rodzaju po prostu takie struktury, natomiast dlaczego właśnie miałby to dotknąć tutaj Unii Europejskiej, dlaczego miałby to właśnie tutaj dotknąć właśnie Unii Europejskiej, no więc no przerażająca wizja przepowiednia, pytanie też jest takie, czy czy Polska będzie wśród tych krajów szybciej rozwijających się, czy po prostu w tych krajach wolniej rozwijających się, czy to będzie na przykład podział ze względu na państwa, które są blisko na przykład Rosji i te państwa będą w, tutaj w innej Unii Europejskiej? No to jest dosyć ciekawa tak naprawdę sprawa, tak, dosyć ciekawa, praktycznie sprawa. No i to by zaburzało cały ten mit, tak, dotyczący jedności, co na przykład ze wspólną walutą. No bo tak, miałby odbyć się podział w tej Unii Europejskiej na dwie części, no ale mieliby wspólne ustawodawstwo. No to, to, to troszeczkę też jest dziwna sprawa. No, ale przykład Wielkiej Brytanii pokazał, że można wyjść z Unii Europejskiej i zachować sobie korzystne rozwiązania, jeśli chodzi o wymianę ekonomiczną, gospodarczą, tak? I wcale nie trzeba być po prostu tutaj traktowanym jak, jak jakiś tutaj odludek w Unii Europejskiej, bo przecież Europa cała robi interesy z Wielką Brytanią. Zachowaj sobie bardzo korzystne rozwiązania ekonomiczne, gospodarcze, ale wydaje się, że to jest w przypadku właśnie tego jednego państwa, tak? Gdyby na przykład inne państwa chciały wystąpić, to by zupełnie inaczej wyglądało. Ja na przykład jeżeli ktoś mnie pyta, to moim zdaniem Włosi wyjdą z Unii Europejskiej. Takie mam po prostu przeczucia. Już to wielokrotnie mówiłem. Praktycznie tutaj, że Włosi są wściekli za to, że Unia Europejska im nie pomogła na samym początku walki z koronawirusem. Wiadomo, teraz jest praktycznie pandemia. Ta pandemia trochę przygasła w poszczególnych państwach, ale według jasnowidza Jackowskiego ona znowu wybuchnie praktycznie jesienią tego roku. Mogą być nowe odmiany, nowe mutacje. Kolejna sprawa to jest wojna, jeśli chodzi o Rosję, kontra Ukraina, raczej państwa się nie wychylają, ale gdy się na przykład sytuacja ustabilizuje tutaj w Europie czy na świecie, może być sytuacja taka, że poszczególne państwa, też może być taka sytuacja, moim zdaniem na przykład w poszczególnych państwach mogą dojść do władzy partie, które bardzo nacjonalistyczne są, które będą deklarować, że tutaj tak trzeba wyjść z poszczególnych struktur ktoś powie, że to jest może nadwyraz, nad tak, tutaj taka można życzeniowa kwestia, no ale zobaczmy sobie, że le pewnie dawno startowała w wyborach prezydenckich, ona deklarowała wprost, że jak wygra wybory, to Francja wyjdzie z NATO, a Francja wtedy ma po prostu zacieśnić współpracę tutaj wojskową z Rosją, więc tutaj, no to nie jest rzecz praktycznie odosobniona, co prawda, no wiadomo, Unia Europejska to nie jest NATO, ale mogą być też takie na przykład partie dochodzić do władzy, które by Mówić o tym, żeby wyjść tutaj, żeby wyjść tutaj właśnie z Unii, e, Unii Europejskiej. No, jest to, dla mnie to jest bez sensu, bo ja na przykład wielokrotnie krytykowałem Unię Europejską, natomiast moim zdaniem nigdy na przykład Polska nie powinna sobie pozwolić na to, przynajmniej jak na razie, tak, na to, żeby wyjść z Unii Europejskiej, bo tam się wszystko pozmienia. Mimo wszystko Unia Europejska jest to dobrym tak naprawdę strukturą, dobrym tworem, tylko należałoby ją zreformować, a teraz tym bardziej w tej sytuacji, w której znajduje się Europa, a więc atak Rosji na Ukrainę, a więc tutaj kryzys ekonomiczny, ale. To też może być taka sytuacja, że właśnie poszczególne państwa zobaczą, że Unia Europejska nie jest właśnie odporna, trwała na kryzysy, tak, że poszczególnym państwom wydawało się, że jak oni będą w tej wspólnocie europejskiej, to łatwiej, tak, suchą nogą przejdą przez tą kałużę, że po prostu przy, przy tym kryzysie surowcowym, energetycznym będzie im po prostu łatwiej. A tu się może okazać, że jakby zawiodą się i stwierdzą, nie, no nie, to lepiej po prostu na, na, na własny rachunek działać, ale z drugiej strony to Jasnowiec mówi o podziale Unii Europejskiej na dwie części przy wspólnym ustawodawstwie, tak? No to a te, tak będzie kwestia na przykład wygląda finansowa, jeśli chodzi o budżet, tak? No mogą zachować sobie rozwiązania prawne, a co z, z finansowaniem, tak? No to będzie dosyć skomplikowana sprawa. Natomiast tak, Unia Europejska teraz ma 27 państw z Rzesza, no to załóżmy tak, mamy 27 państw, na przykład niech trzy państwa wystąpią z Unii Europejskiej, będą 24 państwa i co wtedy praktycznie podział tych 24 państw na dwie części Jedna grupa to będzie 12 państw, druga grupa to kolejne 12 państw, no to dosyć ciekawa sprawa, tak? No nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Natomiast Jasnowic Jaczkowski no, powiedział, że Unia Europejska podzieli się na dwie części. To też nie musi być taki równy podział po 12 na przykład państw, tak? Nie jest powiedziane, że trzy państwa muszą wystąpić, może jedno państwo wystąpi, może te mocniejsze, silniejsze państwa to będzie 5 czy 8 państw i pozostałe praktycznie państwa. No zobaczymy. Natomiast rzeczywiście. Rzeczywiście jest to dosyć dziwna sprawa, tak? Dziwna sprawa. Jestem też ciekaw, co w przypadku właśnie tej waluty wtedy, tak? Czy te poszczególne państwa wrócą do tej swojej w waluty? W Włoszech to co była lira, tak? bodajże że to by do liry wrócili, tak? Chyba. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy rzeczywiście taka będzie sytuacja na świecie, tak? Będzie po prostu taka sytuacja na świecie, chociaż jest tam też taka ciekawa przepowiednia Stanowidza Jackowskiego, która dotyczy Chin, i ta przepowiednia mówi o tym, że Chiny Stworzą sztuczne słońce, to już praktycznie jest na ukończeniu, a więc zupełnie rewolucyjny pomysł, jeśli chodzi o energię. I że Chiny na to będą mieć patent, cały świat będzie zainteresowany pozyskaniem właśnie tej energii, taniej, bardzo w produkcji, tak zwane sztuczne słońce. Tak to można by było nazwać, i to będzie zdecydowanie 100 razy lepsze niż na przykład energia pochodząca z elektrowni atomowej i że Chiny będą to odsprzedawać jako formę licencji, żeby poszczególne państwa mogły to tworzyć, ale oczywiście za jakąś kwotę finansową, ale będą mówiły, że te ma, ma, ma być powrót do tak naprawdę finansów jakby poszczególnych państw, że nie ma być wszystko zglobalizowane, czyli na przykład poszczególne państwa mają wrócić do swojej waluty, że na przykład bardziej niezależne, jeśli chodzi o struktury, tak na przykład teraz no, niektóre państwa konstruują budżety w oparciu o pieniądze z Unii Europejskiej, i tak dalej, tak, czy na przykład mamy wspólną walutę. Czyli kto wie, tak, to też mogłoby się właśnie wtedy zrealizować, to też by się na, nałożyło, że po prostu państwa, każdy rzepkę sobie skrobi, można powiedzieć, tak? Poszczególne państwa będzie jakaś Unia Europejska, będzie jakaś po prostu struktura, natomiast ona będzie osłaniała, pomagała, ale nie będzie aż tak mocno ingerowała jak Unia Europejska, która teraz funkcjonuje, tak? Tylko to też jest ciekawe, bo może się okazać, że niektóre państwa włożą się finansowo, będą prowadzić kreatywną księgowość i Unia Europejska tutaj tak będzie wściekła, na przykład będzie podział, że te bogate państwa muszą włożyć na te biedniejsze państwa, bo te biedniejsze państwa wykazywały kreatywną księgowość. I teraz trzeba po prostu ich wyciągać z ktarapatów. Tak to było kilka lat temu w przypadku Grecji. Teraz, taką Grecją mogą być inne państwa w Europie. Miejmy nadzieję, że nie. Właśnie to jedno, na którym państwie, na którym nam, nam najbardziej zależy, że ta sytuacja po prostu nie będzie mieć miejsca właśnie w, w Europie. No i wtedy na przykład może być podział, tak, czyli podział ze względów finansowych, a poda się przyczynę oczywiście jakąś inną, tak, ale e, będzie po prostu to spowodowane tym, że te bogate państwa nie będą chciały włożyć na te biedniejsze państwa, które na przykład popadną w tarapaty związane z pandemią, z kryzysem surowcowym, inflacją, kryzysem energetycznym i brakami to, surowców i towarów, tak, e, jeśli chodzi o za e, przerwane dostawy dostawy z Chin, tak, zaburzone przerwa dostawy z Chin. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.